O! Dzień dobry! To wy! Tak, to wy! W każdym razie spotykamy się dzisiaj tutaj w kółeczku, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w jaskini dowództwa, czyli inaczej takiej grocie 2.0, to było, znaczy grota 2.0 było w poprzednim sezonie, ale teraz jest jaskinia dowództwa, no to ogólnie w jaskini dowództwa jest Gunnar jako boss na dole. Jest mistrz łowów jakichś tam na górze i jest safe. Proszę bardzo, oto safe. Jakby trochę podejrzany. Jakby co może się kryć za takim dużym safe'em? Plus, jak do niego podejdziemy, to zobaczcie, co możecie usłyszeć. Szum. Tak jakby przechodzenie, takie kroki. Wiatr. I odgłosy jakiegoś potwora. Jakby... Ja nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale jakby... Jak przyjdziecie tutaj i będziecie pod tym sejfem naprawdę bardzo blisko, to możecie usłyszeć. Tam jest jeszcze jeden sejf. Możemy do niego podejść jeszcze. Tylko najpierw musimy się... No właśnie. Zauważył mnie Gunnar. A weź się wal, frajerze. Da, jest kolejny bunkier. Posłuchajmy. Słyszycie to? Jakby za tymi wrotami na 100% musi być coś ogromnego. Na przykład taki, no, katus, którego właśnie UR w poprzednim sezonie wykopywało tutaj jego szkielet. Jakby to byłby świetny pomysł, żeby tak jakby no ożywić z powrotem katusa i go dać na mapę, żeby wyrzucił siódemkę. Jakby ja nie jestem za tym, żeby tak było, bo ja wtedy będę bardzo zły. Jakby ja odinstaluję Fortnite, jeżeli siódemka wygra, znaczy jeżeli UR wygra z siódemką. Ale fajnie by było widzieć na przykład, jak jakiś duży robot ponownie walczy z katusem. Żołnierz jest idiotą, jak widzę. Ale w każdym razie, no, mój czas się kończy, więc nie zapomnijcie o giveawayu, który jest, który kończy się w poniedziałek. Więc no, ja się teraz żegnam i do zobaczenia w przyszłości, lub nawet dopiero na rozwiązaniu konkursu, więc bye bye.